Ulica Olsztyńska, dosyć dziwna ulica, także przed wojną, bo składała się w przeszłości z trzech ulic. Ten pierwszy początek od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza, początkowo Landstrasse, czyli taka droga krajowa, potem Kasernenstrasse, ulica Koszarowa, od 1916 roku ulica Ludendorffstrasse. Od ulicy Drwęckiej do ulicy Pułaskiego ulica Gartenstrasse, ulica Ogrodowa, a od ulicy Drwęckiej aż do rogatek miasta Zendenstrasse, ulica Piaskowa. W dawnej Gartenstrasse, czyli na tym odcinku ulicy Olsztyńskiej, która zaczyna się od skrzyżowania z ulicą Pułaskiego dawną, Baderstrasse stał bardzo ważny obiekt dla społeczności Ostródy. Synagoga. Synagoga, która została spalona, zniszczona podczas Nocy Kryształowej w 1938 roku. Wyposażenie bardzo wybitne, jeden z najważniejszych elementów życia społecznego i religijnego ostródzkich Żydów. Jest taka historia z tym miejscem związana, że w obliczu różnego rodzaju prześladowań, jakie zaczęły się w okresie hitlerowskim w Ostródzie, zakopano gdzieś w piwnicach tej synagogi dwie tablice. Jedna poświęcona założycielowi gminy żydowskiej w Ostródzie, a druga poświęcona jej historii, kolejnym jej rabinom. Do dnia dzisiejszego tych tablic nie odnaleziono, ale ten teren do dnia dzisiejszego stanowi niezwykły potencjał w krajobrazie miasta i być może śladem innych miast w Polsce warto by było się tym terenem zaopiekować w porozumieniu ze stowarzyszeniami żydowskimi na świecie, być może w Europie. To bardzo ważne miejsce dla historii społecznej Ostródy. W miejscu, gdzie kończyła się Gartenstrasse, zaczynała się Zendenstrasse, czyli na skrzyżowaniu z dawną Drewenstrasse, dzisiejszą ulicą Drwęcką, w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się sklep Netto. W wieku XX, na jego początku, znajdował się pierwszy powiatowy szpital. Szpital na tyle wybitny, że dysponował pierwszym, podobno, przynajmniej tak mówią źródła, aparatem rentgenowskim. Także z najodleglejszych zakątków południowej części plus wschodnich przyjeżdżali tutaj wszyscy chorzy, żeby poddawać się prześwietleniom właśnie w tym miejscu nad brzegiem rzeki Drwęcy. Po drugiej stronie Zendenstrasse zaczynał się świat, który tak naprawdę dał nazwę tej ulicy. Zand, piasek i te wzgórza, na których wzniesiono potem pierwsze ostródzkie koszary, zaczynał się właśnie tutaj. Drogą, która wiodła na górę. Dzisiejsza ulica Niepodległości, w przeszłości dawna droga rokadowa, okalająca twierdzę, która miała powstać tutaj w latach 40. wieku XIX. Ale o tym będziemy opowiadać przy innej okazji. Dawna Zendenstrasse to nie tylko historie przedwojenne, ale i dosyć kultowe miejsce w czasach nam współczesnych z lat 70. i 80. wieku XX. W tym miejscu, na pustym placu, dzisiaj zajętym przez dziki parking, znajdował się znany w większości Ostrudzian bar Słoneczko, do którego zachodziło się czasem na kufelek lub buteleczkę piwa, żeby je spożyć w blaskach wiosennego, marcowego słońca. Wraz z rozwojem miejskich funkcji przedmieścia Zenden, Zendenquerstrasse,
wiązało się również jego coraz większe znaczenie miejskie. Stąd powstawały tutaj dosyć ciekawe kamienice z bardzo pięknym wystrojem frontowym. Integralną częścią dawnej Zendenstrasse była Zendenquerstrasse, czyli Piaskowa Boczna, dzisiejsza ulica Polna. Właśnie tutaj od najwcześniejszych czasów, kiedy po wielkim pożarze w 1788 roku zaczęło się rozwijać takie budownictwo przedmiejskie, powstała taka niewielka wieś, niewielka osada, na starych mapach oznaczana jako Dorf Zenden, później Forstadt Zenden, przedmieście Zenden. Właśnie ten kompleks niewielkich budynków, które tworzą bardzo malowniczy, charakterystyczny układ architektury, pozostawiony jest dzisiaj sam sobie. Myślę, że wart jest zainteresowania, ponieważ stanowi jeden z najważniejszych reliktów historycznej przeszłości nowożytnej Ostrugi. Jesteśmy na końcu Zendenstrasse. Tutaj zaczyna się już droga w kierunku Olsztyna, w kierunku Olsztynka. Dawne, ważne szlaki komunikacyjne. Z tym miejscem wiążą się dwie postaci, o których mówiliśmy już na początku naszego spotkania. Dwaj bardzo wybitni nauczyciele gimnazjum ostrudzkiego, Emil Schnippel i Albert Cartellieri. Albert Cartellieri opowiadał o tym w swoim przewodniku napisanym w 1913 roku, że Ostróda staje się bardzo ważnym ośrodkiem regionalnego lotnictwa, bo właśnie w tej okolicy, nieco dalej, w miejscu, gdzie dzisiaj jest osiedle plebiscytowe, zostało zbudowane pierwsze w Ostródzie lotnisko cywilno-wojskowe. Tam powstały hangary, powstały stacje paliw. Miało być to miejsce, gdzie miały międzylądować samoloty z Królewca do Berlina. Wiązano z tym wielkie nadzieje, że będzie to miejsce wielkich zawodów awiacyjnych, wielkich akrobacji lotniczych. Niestety wydarzenia I wojny światowej i ustalenia Traktatu Wersalskiego spowodowały, że w wyniku demilitaryzacji Niemiec trzeba było to lotnisko zlikwidować. Potem w tym miejscu powstało osiedle, tak zwane Stadtratsiedlung, czyli po prostu osiedle na skraju miasta. I ulicom, które tam na nowo zostały założone, nadano imiona wielkich, wybitnych pilotów i lotników niemieckich. Emil Schnippel, nauczyciel historii w Gimnazjum Ostródzkim, postać związana z ostródzkim muzealnictwem, również wędrował przez ulicę Zendenstrasse, zapuszczał się w jej niezabudowane okolice. I właśnie dzięki jego wędrówkom znane są pierwsze odkrycia związane z najstarszym osadnictwem ludzkim na tym terenie. Ślady neolitycznego osadnictwa związanego z kulturą świderską, z kulturą ceramiki sznurowej. Właśnie tutaj nad rzeką Drwęcą zostały przez niego odkryte. Były to dwa miejsca. Jedno już po drugiej stronie rzeki Drwęcy i drugie bardziej w kierunku ulicy dzisiejszej Przemysłowej, gdzie właśnie takie pozostałości w postaci fragmentów narzędzi krzemiennych, w postaci fragmentów naczyń glinianych odkrył i je w swoich zbiorach muzealnych umieścił. Na samym końcu ulicy Zendenstrasse, po jej północnej stronie na wzgórzach, znajdowały się jeszcze w wiekach XIX i na początku wieku XX dwa budynki, niewielkie budynki, które widniały w tym pustym krajobrazie. Jeden z nich to dawna międlarnia lnu. Po prostu wszystkie te tereny, wszystkie te zbocza były obsiewane lnem i tutaj właśnie również znajdowało się miejsce, gdzie poddawano jej pierwszej obróbce. Wielka podłużna szopa, która widniała w krajobrazie wzgórz tzw. Hintersandberge, czyli tylnych wzgórz piaskowych. I drugi budynek, może mniej sielski, Abdeckerei, czyli rakarnia. Tutaj zbierano bezdomne psy, no i najczęściej poddawano je eksterminacji. Nieco smutna wiadomość, ale i taką funkcję pełniły zabudowania na krańcu dawnej Zendenstrasse.
Ulica Olsztyńska to dziwna ulica. Na początku w Śródmieściu, wyglądająca na bardzo zadbaną, mimo że mocno zniszczoną, ale jednak o charakterze wielkomiejskim. Na jej krańcu trochę smutna, trochę niedookreślona. Ale tak naprawdę ulica, która budzi wewnętrzne wyobrażenie o jej bardzo bogatej przeszłości. Wszak był to szlak, który wyprowadzał ruch tranzytowy z miasta w kierunku Olsztyna, ważnego miasta dla rozwoju regionu. A także miejsce, gdzie przez wiele lat powojennych rozwijało się bardzo bogate życie społeczne. W związku z sąsiedztwem rzeki Drwęcy wielu młodych ludzi budowało tutaj swoje dzikie miejsca plażowania, miejsca spotkań. Czyli jest w tym bardzo duża energia społeczna, bardzo wiele wspomnień. One gdzieś krążą tutaj w powietrzu. Ja osobiście, kiedy wędruję tą ulicą właśnie na samym jej krańcu, mam zawsze poczucie, że gdzieś te wszystkie wspomnienia, przeżycia, emocje, jakie towarzyszyły i przedwojennym, i powojennym mieszkańcom tej ulicy, jak również jej użytkownikom, takim, którzy niekoniecznie na co dzień tutaj mieszkali, one ciągle tutaj trwają i nadają temu miejscu bardzo specyficzny charakter. Jest to geniusz locji ulicy Olsztyńskiej.